Ubiegły piątek odbyło się wspólne kolędowanie zorganizowane przez skarbnika powiatu Kuk, Marię Papas. W przedświątecznym spotkaniu licznie uczestniczyli przedstawiciele organizacji polonijnych. Zapraszam do obejrzenia materiału. This is a celebration of life and it's a celebration of an exciting time. Look at all. Celebrujemy wspaniały czas świąteczny. Mamy tu 88 choinek, są reprezentanci różnych narodowości. Śpiewamy w różnych językach. Jest tu wszystko, co charakteryzuje Chicago. Uwielbiam śpiewać kolędy. Gram na pianinie, klarnecie i keyboardzie. Dorastałam grając na wielu instrumentach. Mamy bardzo dobrą współpracę z Polonią i często uczestniczę w wydarzeniach polonijnych. Jesteśmy dzisiaj, jak widzicie, u pani Marii Papas. Jak co roku, już prawie od ponad 30 lat, Związek Podhalan, związek ze szkółką przy zarządzie głównym, którzy występują, staramy się wystąpić świątecznie tutaj, pokazać troszkę tradycji naszej polskiej, góralskiej. A przede wszystkim, bo pani Maria Papas tak samo u nas bywa na naszych imprezach, my się chcemy odwdzięczyć i tak samo wziąć udział w jej chrystusowej imprezie. Śpiewem i tańcem tutaj pokazać, co te dzieci umią nasze i przekazać dalej, żeby po prostu chicagowska Polonia i cała Chicago widzieli. Ja tutaj po raz kolejny jestem, przedtem jako towarzysząca osoba, teraz jako przedstawiciel, reprezentant Związku Klubów Polskich. Zaproszeni jesteśmy przez Marię Papas na ten piękny wieczór śpiewania koleń. No jest to przepiękna uroczystość, jesteśmy tutaj z ogromną przyjemnością. Szczególnie teraz, kiedy właściwie po rocznej przerwie, kiedy nic się nie działo, bo wiadomo, pandemia opanowała świat. Cieszymy się, że możemy być tutaj razem, że możemy śpiewać kolędy i jest to dla nas szczególnie ważne, że w tym miejscu możemy sobie pośpiewać nasze piękne kolędy. Nawet po polsku? Nawet po polsku śpiewaliśmy. Byli górale, którzy też zaintonowali parę pięknych kolęd. Także no, jest piękna choinka. No i oczywiście są polskie słodycze. Także jest reprezentacja Polski w dużym zasięgu. Poczuła pani już ducha Bożego Narodzenia? O tak. No, zaczęło się od pierwszej niedzieli Adwentu, kiedy zaczęliśmy dekorować nasz dom, kiedy postawiliśmy wieniec adwentowy. No i ubraliśmy choinkę. Także u nas już święta się zaczęły. No, ja bardzo lubię kolędy śpiewać. Zresztą od małego wychowywałem się w domu takim rodzinnym, że moi rodzice bardzo lubili kolędy, a przede wszystkim jako młody chłopak byłem ministrantem przez długie, długie lata. To w sercu mi zostały te nasze piękne, najpiękniejsze kolędy polskie. A jak się układa współpraca z panią Marią Papas? Bardzo dobrze, dlatego no, byłem bardzo wyróżniony 2 lata temu. Zostałem wyróżniony przez Marię Papas. No, jestem tak zwanym honorowym skarbnikiem, także mogę reprezentować godnie Polonię i pomagać Polonii, bo jestem cały czas w temacie z panią Papas i z jej personelem. I bardzo się nam dobrze współpracuje. Udzielam nieraz rad naszym Polakom, którzy potrzebują różnych pomocy, także jestem w tym temacie bardzo dobrze zorientowany, no i tak razem to współpracujemy. Jestem bardzo naprawdę dumny z pani Marii Papas, bo chociaż my ją uhonorowali jako była naszym Friends of Polonia na naszej polskiej paradzie, tak staramy się, żeby naprawdę tych, którzy kochają Polonię, żebyśmy ich też kochali. Zdrowych, radosnych, błogosławionych świąt, obyśmy się razem trzymali i żebyśmy się pokazali rzeczywiście, że jesteśmy bardzo mocną Polonią tutaj na ziemi Waszyngtona. This is my good friend Tony Freckwinkle, who's president of the Cook County Board. So to all of Polonia, happy and merry, merry Christmas. Thank you. Thank you very much, Treasurer, for inviting me, and I second her good wishes.